Siema widzowie, to ja, Szymon Hajdukiewicz, Kamil Hajdukiewicz. Nie wiem, zwał jak zwał, ale dzisiaj zrobimy test, w sumie trochę inny odcinek i wątpię, żebyście wpadli na pomysł, żebym zrobił taki odcinek, więc no. Zrobimy sobie test myszek. Jakbyście nie wiedzieli, to mam wyremontowany pokój, nowe ogólnie stanowisko, no i tak. W dzisiejszym odcinku będziemy robić test myszek. Myszka za 25 zł, myszka za 100 i myszka za 280. Pierwsza to jest Overdrive Gaming. Jest ona z LEDami i jest ona dość... No, tak wygląda. Rozpakowałem ją, bo tamten odcinek się nie udał. Więc no, bardzo ładna, dość fajne opakowanie. Oczywiście, no trochę inne porównanie z T-Series, no ale... Noż trudno. No tak, myszka wygląda tak. LEDy ma bardzo, bardzo, bardzo i to bardzo słabe. Na takim T-Seriesie to nawet z kilku metrów bym zauważył te LEDy. A tak naprawdę nawet stąd ich już prawie nie widać. I no, jedynie jak jest fioletowy kolor, to tak widać. Ale tak są takie pastelowe, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale no... Tu też miały być LEDy, ale to jakoś kompletnie nie wygląda. Tu ich logo, ona ma... ta myszka jest logówką, więc fajnie nawet. Ma ona takiego śliskiego scrolla, więc w sumie nawet fajnie, bo ja lubię takie myszki. Tylko, że nienawidzę myszek, które mają za dużo przycisków. No i nie są łatwe w po prostu trzymaniu, tak? Bardzo ładny jest odgłos klikania, polecam. I tak. Jest ona z fajnego materiału, takiego plastiku. I tu nie wiem, na przykład powiedzmy z takim SteelSeriesem, tak? Tu mamy logo Areox 3 SteelSeries, na tu jakiś SKU Gaming Mouse, nie? Made in China. Naprawdę słaba myszka, jest ona strasznie ciężka. No i ma bardzo inny materiał od wszystkich moich myszek na kablu. SteelSeries ma takie coś, a to ma takie coś, więc każdy inny kabel. No i tak. Myszka ogólnie z wyglądu jest nawet fajna, ale nie polecam za bardzo tej myszki. Lepiej, żebyście grali na razie, powiedzmy, myszce za, nie wiem, 20 zł i dopiero później uzbierajcie sobie na jakąś lepszą myszkę, ale nie kupujcie, jakby, jak chcecie zbierać na myszkę, to zbierajcie najpierw na lepszą, typu stówę, na przykład Vulcano to była bardzo dobra myszka, bardzo, no dość duża, ale lekka. No i to, na tą możecie zbierać, ale nie na jakieś myszki za 25 zł, więc naprawdę możecie sobie zdać jakiegoś Genesisa za 40 zł i to już będzie dobra, to już będzie dobra myszka. Okej, no to chyba wszystko. Co chciałem powiedzieć o tej myszce. No i teraz tak, kolejna myszka, sobie odłączymy. Kolejna myszka to będzie Vulcano. To była moja pierwsza myszka gamingowa, właśnie to Vulcano. Za chwilę wam pokażę, nie no. Więc tak, tu jest ta myszka, którą przed chwilą powiedziałem. No i muszę rozpakować, w sensie wziąć tą myszkę za stówę, więc zaczekajcie. Okej, wracamy i podłączyłem już myszkę, która ma bardzo ładne LEDy i naprawdę mi się ona podoba, tylko że jest ona bardzo brudna, bo ma bardzo dużo dziurek, więc jest w środku w środku po prostu są dziurki, no i jest kurz. Okej. Sama myszka nazywa się Modecon Vulcano Shinobi chyba 3327, tak mi się wydaje.
Jest u nas dostępna w dwóch kolorach, czarny i biały. To są właśnie te. I ma ona, no, fajne DPI, czyli 6200 DPI. To jest właśnie szeroki zakres rozdzielności. Podświetlane RGB, czyli LEDy. No i możliwość wyboru z palety ponad 16 milionów dostępnych kolorów i to wątpię, że to jest możliwe. No nie wiem, czy to są akurat kolory 600 milionów, 16 milionów, no ale tak. Jest 6 programowalnych przycisków, no to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli do klikania, do wklejania. No a tu jest, żeby zmniejszyć jakby czułość myszki i zwiększyć. Kosztuje ona tak 100 zł, tak plus minus, ja nie wiem, szczerze mówiąc. Jakbym miał teraz wybierać pomiędzy myszką tą, to bym wybrał, szczerze mówiąc, tą, bo to jak naprawdę lekka jest strasznie. Jakby, przepraszam, że sprawdzam to z internetu, ale po prostu nie mam do tego pudełka totalnie. Gdzieś tu się mi podziało pudełko, więc sam nie wiem. Sam nie wiem, gdzie jest pudełko. Ma on 72 gramową wagę myszy, czyli 72 gramy, no to tak. Tak, fajnie, fajnie. Na pewno nic nie pobije z tej serii Aeroxa 3, bo jednak to jest bardzo lekka myszka. No i tak, ogólnie do gry jest fajna. Nie jest ona do pracy totalnie, bo jak ja na przykład robiłem takie rzeczy typu w tym wypęcie albo tym. No w innych programach w Blenderze na przykład, no to naprawdę myszka była tak średnia do pracy, więc zobaczymy jeszcze ile no w jedną sekundę 7 tych 7 kliknięć. No i ogólnie nawet fajna myszka, z wyglądu naprawdę 10, dobra, tak 8, bo jedynie co mi się nie podoba, to te jakby są strasznie tak wielkie te dziurki i to mi się naprawdę nie podoba, bo nie lubię takich dziurek, ale w sumie fajne jest to, że jest ona bardzo lekka, dlatego to daje właśnie te dziurki. No i teraz tak, myszka ogólnie fajna jest do gier, grałem z nią w Bed Wars w Minecrafcie, więc naprawdę fajna, fajna. Naprawdę jest dobra do Bed Warsów właśnie. No i to jest właśnie git. No dobra, teraz widzimy się na Aeroxie 3 i będę oceniać tą już moją myszkę, którą używam właśnie w tym czasie. No dobra, no to widzimy się za chwilkę. No więc siema, już jestem. No i tak, Aeroxe 3 jest naprawdę lekki i to jakbym naprawdę trzymał, powiedzmy, piórko, bo totalnie nie czuję, jakbym to trzymał, nie? Więc fajnie bardzo. LEDy są bardzo i to bardzo mocne, więc stąd je widać pod światłem. Nie? Więc bardzo fajnie. Jest ona bardzo lekka, jak już mówiłem. Dość gruby kabel. Jest jakby, mam do niej pudełko. Tu jest. Więc naprawdę bardzo fajna myszka. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Ma ona 8500 CPI. I tu nie mogę Switch, tego tu nie. Jak mówiłem, ona ma 57 gramów, więc naprawdę fajnie. No i jest bardzo na lekka. Jeszcze coś sprawdzę i za minutkę się widzimy. Okej, już wszystkie informacje o tym myszce znalazłem. Prawie wszystkie.
No i tak, myszka na Sony SteelSeries kosztuje 309 zł 99 groszy, czyli no 310 zł, tak? Kupiłem ją za 280 w MediaMark i to chyba jest ta starsza wersja. I tak, nie wiem jak pisze po prostu na pudełku, że to ma 57 gramów, a na stronie jest 59 gramów. Więc sam w sumie nie wiem. No. No i wszystko, widzowie. Wszystko, co mam powiedzenie do tej... do tej myszki. No i tak. Bardzo fajna myszka. Polecam naprawdę, jak na przykład nie macie za dużo pieniędzy i na przykład... macie dość dużo pieniędzy, o, chcecie kupić jakąś myszkę, o to polecam naprawdę Areoxa, nie jakieś droższe za 500 zł. Areox jest naprawdę bardzo optymalny, fajny jest naprawdę. No tu mam jeszcze na stronie polecane, jak chwycić myszkę. Nie wiem jak wy, ale ja tak trzymam myszkę, więc no, git. No i tak, teraz zrobimy porównanie, zaczekaj. Dobrze, już jestem, widzowie, i tak. Jakbyście pytali, czemu jestem w tych ciągle słuchawkach, dlatego, bo no, lepiej mi się gada z nimi, nieważne. Tak, pierwsza myszka, Vulcano, naprawdę fajna. Przepraszam. Pierwsza myszka to było Aero Gaming Mouse, Cobra i naszej. Naprawdę bardzo fajna myszka. Fajna, ale strasznie ciężka i szeroka strasznie, powiedząc inaczej, gruba. No i nie polecam tej myszki tak mega, ale naprawdę fajna, tak jak na start, git, nie? Kolejna to była Vulcano. Bardzo lekka i już powiem, ile ona ważyła. Boże. Ważyła tak 71 gram, tak plus minus, bo tak jak nie zapamiętałem. No, super. No nie zapamiętałem niestety. Ma ona jakby coś 6200 dpi, więc naprawdę dość dużo. No i fajnie bardzo klika się, tak bardzo głośno. No i nawet fajna z wyglądu, LEDy fajne. Nie pokażę teraz LED, mam jeden komp. No i oczywiście ekran. No i teraz tak, mam jeszcze tego Areoxika, czyli moją najlepszą myszkę, aktualną myszkę, którą używam. No i naprawdę SteelSeries jest fajny bardzo, mega polecam. No i co? Co jeszcze mogę powiedzieć o tych myszkach? No że ogólnie jest fajna myszka, nie jest ona gruba, nie jest szeroka, ogólnie no to wszystko jedno. No i małe myszki są najlepsze, widzowie, naprawdę. W porównaniu do tego Vulcano, no to SteelSeries jest no mały. No i tak, pierwszą myszkę, którą najbardziej polecam, to jest ten SteelSeries, drugą Vulcano. Na trzecią nasz For the Game, Boże, nasz Kobra. No, no i to wszystko, widzowie, oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, w sensie jak chcecie, nie? Możecie dajcie lajka w górę, jak wam się podobał film. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, widzowie. No i siema, pa. Może zrobię jakiś... Możecie jeszcze wpisać w subce pana Kamila, jakim mam, w jaką grę mam zagrać. Mogę na przykład zagrać Pet Simulator lub Fortnite'a. Będę się uczyć grać na lapku, na kompie w Fortnite'a, bo ja nie umiem. Gram na PS5, więc może będzie recenzja PS5. No i co, widzimy się do kolejnego odcinka. Siema i pa! Piu!